Emocje bardzo dużo. Wielkie takie uczucie jednej wielkiej niewiadomej. Ja nie wiem, jak to po prostu opisać, ale świetnie się czuję. Cieszę się bardzo, że wykonałam ten pierwszy krok, żeby jakoś popracować nad tą tremą moją. Jestem troszeczkę taka onieśmielona i zawstydzona, ale no, mam nadzieję, że się wszystkim Państwu podobało i wykonałam zadanie, które Michał mi oczywiście przekazał. No i chyba dobrze był ten pierwszy taniec dobrany, bo był taki, tak się wydaje, przynajmniej w Twoim stylu dystyngowany, piękny. Nie, zobaczycie za tydzień, że to nie jest tak. Czyli jednak drzemie w Ani ta latynoska krew. Zobaczycie. Bardziej niż w Tamarze. Tak. Zobaczycie. O, Michał, jak według Ciebie, jakie są najmocniejsze strony Ani, jeśli chodzi o taniec oczywiście? Poczucie muzyki. Nie chcę tutaj powiedzieć rytmu, bo Ania kompletnie nie słyszy uderzeń, jeśli chodzi o utwory. Liczymy 5, 6, 7 dla Ani, to nie ma znaczenia, ale feeling, uczucie, tak, muzyki wewnątrz ciała, super. Słyszeliśmy, że Jakub z Lenką najpiękniejsi. Czy Wam się nie zrobiło przykro? Nie, oczywiście nie. Słuchajcie, wiecie co, wszyscy są tutaj piękni, naprawdę. My się coraz bardziej zżywamy, jesteśmy coraz bardziej większą taką grupą i wszyscy są piękni, wszyscy pozytywni. I naprawdę jest świetnie, że możemy na sobie polegać. Czyli pozytywne nastawienie przed kolejnymi treningami. Już jutro zaczynacie? Jutro zaczynamy. Tak. Kolejny taniec, kolejne wyzwanie, ciężki tydzień i w piątek live. No ale widzę, że Ania cały czas z uśmiechem na twarzy, więc jest chyba będzie. W ogóle przeszczęśliwa, że mogę tutaj być i spełniać swoje marzenia i jakoś z tą tremą pracować, a przede wszystkim pracować z Michałem. To jest naprawdę dla mnie wielki zaszczyt i się świetnie tutaj czuję.